Dzień dobry. Zapraszam na bardzo prosty w przygotowaniu obiad, czyli schabowe w panierce, które idealnie komponują się z kiszoną kapustą. Do ich przygotowania potrzebujemy dwóch kotletów schabowych, które rozbijamy za pomocą tłuczka bardzo cienko. W następnym kroku przechodzimy do przygotowania panierki. Na talerz wbijamy jedno całe jajko, dodajemy przyprawy według uznania sól, pieprz i mieszamy wszystko. Na osobny talerz wysypujemy panierkę, czyli tarty ser parmezan lub grana padano. Każdego kotleta obtaczamy najpierw w jajku, a następnie w serze. Na głębszej patelni rozpuszczamy smalec i gdy będzie bardzo gorący, smażymy każdego kotleta z obu stron. Podajemy z porcją kiszonej kapusty z dodatkiem cebulki oraz 2 łyżek oliwy z oliwek lub innego oleju tłoczonego na zimno. Prosty, a zarazem sycący obiad. Zapraszam na inne moje przepisy oraz do subskrypcji kanału.